Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Slime Ranger, kolejny odcinek Daily. I lecimy z kolejnymi odcinkami. Moi drodzy, dzisiaj zrobimy to, czego nie udało mi się zrobić ostatnio, czyli na pewno ogarniemy sobie boom plorty, zwiedzimy część świata, którą być może tutaj właśnie odblokowaliśmy, ewentualnie tutaj sobie dalej polecimy, bo najpierw chciałbym jakoś zwiedzić tą część świata, którą odblokowałem jako pierwszą, później ewentualnie polecimy sobie tutaj i tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, sprawdziłem sobie naszą tutaj technologię i mogę sobie zarówno skraftować żółty teleporter do domu, tak, oraz właśnie refinerii Linka. I to jest, myślę, dobra rzecz, szczególnie żeby sobie postawić gdzieś właśnie na Ember Valley. Tylko teraz pytanie, czy jak zrobię to, czy starczy mi też na to? Tutaj jest 5, a tutaj jest za 10, tak, czyli wtedy już rafinerii Linka mi nie starczy, bo zabrak mi jednego Deep Brine. Ale myślę, że portal jest dla mnie zdecydowanie bardziej teraz potrzebny. Ewentualnie tego Deep Brine'a prawdopodobnie będziemy mogli sobie ogarnąć poprzez skoczenie na szybciorka, na przykład gdzieś tutaj na działeczkę. Tylko byśmy sobie przespali się może do poranka. Tak, 2-3 godziny normalnie. Tyle się naspałem, że... O, ale szybka drzemka była normalnie, rozumiesz? Dobra, teraz pytanko, gdzie tutaj była Deep Brine? To nie jest typowo woda, ale powiedzmy, ja tu sobie będę mówił, że to jest woda. Zbiorę sobie to na spokojnie, bo nie chcę też zabierać zbyt dużo minut odcinka, żeby, wiecie, wypełnić masą eksploracji nowych rzeczy, a nie tymi samymi rzeczami, przynajmniej na teraz, a później to się zobaczy. O, przy okazji z tego, co widzę, owocki mi się tutaj zebrały, jak najbardziej, to sobie wrzucimy naszym bat krystalką tutaj, proszę bardzo. Jedzonko smacznego. Poproszę dużą ilość plortów, dzięki. Dobra, okej. Teraz możemy sobie te Deep Brine wrzucić do naszej tutaj rafinerii. Wtedy będziemy mogli sobie zrobić dodatkowo refinerii Linka, jak najbardziej. Proszę bardzo, tak jest. Let's go, mamy to. Okej, w takim razie gdzieś, tak jak mówiłem, władujemy to sobie prawdopodobnie gdzieś tutaj, żebyśmy nie musieli faktycznie przenosić się aż do bazy, bo tutaj mamy jednego rafinery Linka, więc jeżeli coś tutaj nowego znajdziemy, zawsze mogę sobie na szybko się przeteleportować, wrzucić sobie właśnie w to miejsce, ale typowo w tym miejscu, w tej części świata nie mam i jak najbardziej by mi się to przydało, tym bardziej, że tam co chwilę można znaleźć właśnie jakiś olej i jakieś inne składniki, a samymi zagrodami będę się zajmował później, bo na razie przede wszystkim nastawiam się na explore. A co do tego portalu, to muszę zobaczyć, bo teraz tak, przepraszam bardzo, tutaj jest typowo, jak jest portal do domu. Mogę go sobie gdzieś tutaj postawić. Ole, tutaj slotów mamy, ty! Dobra, poczekaj, tutaj mamy właśnie to. Teleporter that allows for one-way travel back to the conservatory. Aha, dobra, czyli tego tutaj typowo stawiać nie będę, ponieważ to gdziekolwiek nie postawię, to wtedy bezpośrednio jestem z powrotem tutaj, więc postawię to sobie gdzieś daleko, daleko w świecie. Okej, okej. Dobra, jesteśmy i wydaje mi się, że gdzieś tutaj mógłbym sobie ewentualnie postawić później właśnie portal, ale na pewno to, co chciałbym sobie tutaj postawić, to tego rafinerii Linka, bo to jest takie miejsce, gdzie mamy kilka złóż, załóżmy, do zdobycia i to jest taka, nie wiem, taka centralna część tutaj tej części wyspy, to mi się wydaje, że to będzie najbardziej odpowiednie miejsce ogólnie pod tego typu przedmioty, mechanizmy i tak dalej, teleportery, tylko zobaczmy, gdzie to możemy sobie postawić. A postawmy sobie to może gdzieś, czekaj, czekaj, a może tutaj na przykład? Czemu by nie? Proszę bardzo, tutaj postawimy sobie refinerii Linka. Proszę bardzo, instalujemy elegancko i teraz będziemy mogli w razie czego przerzucać sobie tutaj bezpośrednio surowce, które będziemy mogli sobie tutaj zdobywać. Teraz pytanie właśnie a propos, czy ja coś tam jeszcze potrzebowałem typowo z tych surowców, bo teraz nie pamiętam. A i tak z tego co widzę, nie mam jeszcze ich tutaj dostępnych, więc na razie się tym zajmować nie będę. Teraz przede wszystkim trzeba znaleźć boom slimy. I one były bardziej w takich, kurcze, cave'ach, tylko teraz totalnie nie pamiętam. Czy to było tu? Raczej nie. No chyba, że w sumie tutaj może ewentualnie byłem po części, ciężko powiedzieć. Bardziej bym się kierował gdzieś w stronę tych cave'ów, tylko tak jakoś od drugiej strony, bo ja tutaj przechodziłem z tej strony, albo gdzieś bardziej tu. Kurczę, ja chyba tamtej części mapy też wtedy nie odkryłem być może. I dlatego pewnie mi się to wszystko miesza. No nieważne, zobaczymy sobie, co mamy tutaj, bo mam jakieś przejście.
Być może coś nowego, ciekawego tutaj znajdziemy. Okej, to jest to miejsce, w którym byłem. Dobra, czyli tutaj mamy krystale. Tutaj mieliśmy też bata. Proszę bardzo. I mamy też boomy, tak jest. I przy okazji mamy paddle slimy, które również moglibyśmy sobie ogarnąć. Żeby zgarnąć sobie. Właśnie. Czekaj, jakby to najlepiej zrobić? Teoretycznie mogę sobie zebrać po prostu troszeczkę tych paddle plortów, wrócić sobie tam, wrzucić je do rafinerii i wyjdę na tym samym, można by powiedzieć. Ale paddle slimy same w sobie też bym zebrał, żeby je gdzieś sobie po prostu u siebie w bazie ogarnąć. Bo te paddle plorty ogólnie są mi potrzebne tam do kilku dodatkowych tam gadżetów, ulepszeń i tak dalej. Więc wiecie co? Zrobimy sobie to w ten sposób. Tak czy inaczej zbierzemy sobie te paddle slimy, 4, ok. Skoczymy sobie z powrotem, wrzucimy sobie te plorty, tak jak mówiłem, do rafinerii. Ja mówię rafineria, to jest refineria albo nie, rafineria. Refinerii to jest po angielsku, a rafineria to jest po polsku. No i takie, kurcze. Takie, widzicie, rozkminy tutaj mam, no. Zamiast się zajmować grą, to ja się zastanawiam, jak się mówi, refineria czy rafineria, rozumiesz, normalnie, no. Powiedz, widzu, napisz mi, bo wy mądrzy jesteście, refineria czy rafineria, no, zobaczymy. Dobra, i od razu tego rockplorta również sobie wrzucimy, dobra. To w takim razie lecimy dalej, no. Jej, mam jetpacka, jetpacka, ale wolę sobie użyć gejzera, bo to jest taka fajna opcja podróżowania, taka, wiecie, taka fun, bardziej fun. No bo to cię wyrzuca takim strumieniem wody. To jest takie wow. W dalszym ciągu jaram się tą grą. Nie wiem, który to już jest odcinek teraz, który nagrywam. Piąty? Chyba piąty? Coś koło tego. A w dalszym ciągu gra się w tą grę naprawdę kozacko. W sumie w jedynkę się grało kozacko, nawet się, jak się już znało całą grę, więc jeżeli nie znasz całej gry i ją dopiero poznajesz, to wydaje mi się, że to jest jeszcze lepsze. Okej, tam mamy w ogóle Gordo. O! Tu żeś się skitrał, tak? Okej, czekaj. Angler Gordo i ty lubisz veggie. No niestety nie wziąłem ze sobą żadnych warzywek, żeby chociaż cię tutaj, kurczę, oznaczyć, żebym miał o tobie nie zapomniał. Czekaj, ale tu mamy veggies, dawaj. Aha. Proszę bardzo, veggies for you. I teraz mamy Gordo oznaczonego, no i elegancko, o to chodziło. Dobra, jestem ciekaw, co ty mi tutaj będziesz mógł odblokować. Bo do końca nie wiem. Czekaj, tu coś może znajdziemy. Tutaj, wiecie. Patrz, znowu znaleźliśmy tego. Slimika. Czy to tak what? Okej, hard sell. To będziemy mieli pod upgrade naszego życia. W ogóle, ale to jakby zniknęło? Czekaj, czy ja trafiłem na jakiś czas, którego do tej pory nie byłem w stanie dostrzec, że te surowce się po prostu przemieszczają na mapie? Czy coś w tym stylu? To wyglądało dziwnie. Jakby nie ma co robić z tym, nie? No bo mogę sobie to gdzieś postawić, ale jak się później to ma zmienić znowu w jakiegoś, kurczę, slajma, to tak trochę bez sensu, ale spotykam już drugi raz tą statuetkę. Muszę sobie ewentualnie sprawdzić, co z nią ewentualnie można zrobić, bo zanim przeczytam typowo komentarze, a w zasadzie zanim się ustosunkuję do komentarzy, no to musicie troszeczkę, że tak powiem, poczekać. Kilka dni opóźnienia, ponieważ nagrywam, wiecie, daily, więc chcę nagrywać kilka odcinków naraz, żeby później mieć mały zapasik w razie czego. I mamy mapeczkę, możemy sobie odblokować. Proszę bardzo, let's go! Okej, tak to wygląda. No dobra, i tutaj mamy jeszcze jakąś taką, kurczę, małą wysepkę, coś. Spoko. Sobie możemy rozwalić. Sobie możemy przejść. Dzień dobry. Ja tutaj byłem. A, to jest tutaj, co nie mogłem doskoczyć wtedy chyba. Tak. Dokładnie. Okej. Tutaj mieliśmy mapkę. Dobra, wszystko się zgadza. Teraz lecimy tutaj. Proszę mi nie bić. Tutaj możemy sobie z tego, co widzę, zebrać olej. Olej sobie zbierzemy, proszę bardzo. Tu jeszcze mamy surowca. Jesteśmy na tyle blisko rafinerii Linku, że możemy sobie to wszystko przerzucić bez większego problemu. Alright.
I zaraz lecimy dalej, wreszcie po te kurcze boom plorty, nie? No bo tak... Miałem to zebrać. Jest dużo rzeczy innych do zrobienia po prostu, które cały czas gdzieś mi tutaj zabierają dodatkowo jakby moją uwagę, tak? Przekierowuję cały czas na coś innego. Nie mogę się skupić na jednej rzeczy. Chcę zrobić wszystko naraz i to jest mój problem właśnie. Dobra, dawaj tego. Przynajmniej tutaj mam faktycznie pod nosem. To był dobry pomysł, żeby to tutaj w tym miejscu dać, mi się wydaje. W sensie mógłbym to dać jeszcze w kilku innych miejscach, pewnie lepszych, ale ta przestrzeń jest taka bardziej ogólna i jakoś tak lepiej dla mnie, okej? Dobra, przy okazji sobie przerzucamy surowce. I to jest akurat fajne, bo nie muszę całej drogi do domu lecieć, żeby sobie to przerzucić. A ten portal w ogóle też mi się wydaje, że gdzieś tutaj bym sobie dał, nie? Bez skitu. Kusi mnie, no bo w sumie jakbyśmy go dali gdzieś tutaj, to mamy przed tym terenem, przed cave'ami, tutaj pomiędzy Refinery Linkiem i portal. To jest nawet spoko opcja, tylko muszę pamiętać, że to jest jednorazowy, znaczy w sensie w jedną stronę portal, tak? To nie jest tak, że mogę sobie w te i we w te się teleportować, co jest troszeczkę słabe, ale z drugiej strony faktycznie rozumiem, no to jest pierwszy portal, który dostajemy, więc też to nie może być jakiś super turbo, uper, nie wiadomo co. Tylko po prostu, wiecie, takie, a, masz. Masz, żebyś se szybciej mógł wracać do domu, nie? Żebyś nie marudził, że musisz za każdym razem lecieć. Dobra, czyli tutaj mamy tego... Uole, bym wpadł normalnie. Czyli tutaj mamy tego Angler... to jest Angler, czy to jest... Nie, to jest Krystal, nie? A nie Angler. Zacznijmy od tego. To jest Krystal, tak. To jest Krystal, Gordo. Już myślałem przez chwilę, że Angler, ale nie ma tej lampeczki takiej. Dobra, zastanawiam się, czy tutaj dać typowo portal, czy gdzieś może indziej. No, chyba cię... A! Aha! Znowu mam dwa złote plorty, let's go! Taki! No i fajnie. To się cieszę. To jeszcze boom plorty i mam wszystko, nie? Dobra, bo kusi mnie w dalszym ciągu, żeby sobie tutaj, kurczę... Okej, okay, to był tar, dobra, nieważne, nieważne. Kusi mnie, żeby gdzieś tutaj sobie dać portal typowo. Tylko nie wiem, co on mi tutaj odblokuje, więc może wbijmy się gdzieś wyżej ewentualnie. Jak ja tutaj iść miałem, kurczę, to jest właśnie to. Czy bardziej z tej strony? Może tutaj powinienem typowo, nie? Ja chyba w ogóle w drugą stronę poszedłem, nie powinienem tędy. Dobra, to wracamy tutaj. Hops. Coś mi się ubzdurało, że akurat w tę stronę były te boomy. A tu były krystale i bad slimy. Dobra, dobra, dobra. Na spokojnie, na spokojnie. Ja mam czas. Ja mam czas, montażystka wytnie wszystko, co trzeba. Tak, ja powinienem tędy chyba iść. Tu jest jeszcze inny cave'ik, w którym byliśmy wcześniej. Tak, i tutaj są boomy, proszę bardzo. Czymej. Czymej. Trzymaj ta tutaj, normalnie, specjalnie wam jedzenie wziąłem, nie? Proszę bardzo, i zbieramy boom plorty, tak jest, ała! Proszę bardzo. Czy ty możesz, nie wy... Gdzie on to wystrzelił? Gdzie on to gdzieś wystrzelił, ty? Proszę się uspokoić? Ja wiem, że wy macie wybuchowy charakter, nie! Prawie by się tar zrobił normalnie, nie! Proszę o spokój! No nie! Halo, 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 halo! Uspokojcie, uspokojcie! Prawie życia nie mam już, nie? Tak mi proszę nie robić, ej. Masz. Masz. Dobra, na spokojnie, bo tu trzeba uważać, bo nie dość, że wybuchają, to jeszcze kolcami dają. Jest najgorzej. Dobra. Ha! Ha! Oj, co tu się dzieje? Dobra, przy okazji widzę, aj! Przy okazji widzę, jak wyglądają hybrydy tych właśnie bat. Boom, largo, nie? Jak wygląda? No nie! I mi się, kurczę, tar zrobił. No nie, no nie, no nie. Mordo, nie. Ała, nie! Nie! Sio. Sobie wiecie co? To ja sobie pójdę na chwilę. Zróbcie sobie tu porządek, nie? I ja zaraz wracam, dobra? A za ten czas, jak oni się tam, kurczę, pożerają, to ja sobie mogę skoczyć na spokojnie, wrzucić część boom plortów do rafinerii. Pyk. To są kurczaki. Cyk, 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 cyk. Trzy plorty sobie muszę. Czy ty możesz się... O co ci chodzi? Część mogę sobie tutaj zostawić. O, proszę bardzo, mamy tego Ringtaila. Co ty tu chcesz? Co? Co? O co ci chodzi? No dałbym ci plorta czy coś, ale wolę nie, wiesz? Wolę nie.
Czy to jest Ringtail Plort? Probably. Ale na razie i tak z tym nic nie zrobię. Dobra, nieważne. Czekaj. Muszę się cofnąć bardziej tutaj, bo musimy się dostać w to miejsce. Tam mieliśmy wrota. Ale już coraz lepiej ogarniam mapę, bez kitu. Serio, coraz lepiej ogarniam mapę. Jeszcze się gubię, zdarzają się takie momenty, nie powiem, że nie. Ale już częściej wiem, gdzie mam iść, niż nie wiem. O, tak bym to powiedział. No i super, fajnie. Tutaj też się zrobił ten... Ech. Zero spokoju, no zero spokoju. Ale w ogóle fajnie wygląda połączenie tego Ringtail... Fajnie, że mogłem pokazać tego Ringtaila z Angler Slime'em, nie? Dobra, i teraz tak, tam musimy sobie... Hapciąg! Aha! Udało się, dobra. Wiecie, czego mi brakuje? Brakuje mi tego dźwięku, mam nadzieję, że później będzie dodany. Pamiętacie, jak się wrzucało jakieś plorty właśnie w te takie główki? Czy tam posągi? To było takie... Wiecie, o co chodzi? One tak ładnie śpiewały. Trochę tego brakuje. Dobra, trzy, elegancko i otwieramy magiczne wrota. Czy tutaj będzie jakiś po prostu skrót, czy... Z tej strony jest, czyli po prostu blokowaliśmy sobie przejście. W sumie dobra? To jest dobre. Co tu się dzieje, kurde? Lordów na potęgę. Dobra, to czekajcie, to sobie od razu byśmy tego Silky Sanda zebrali. Bo i tak go tam jeszcze troszeczkę potrzebowałem. Znowu się tary zrobiły, no nie. Henheny jeszcze trzymam, żeby sobie oczywiście ogarniać większą ilość boom plortów. I jeszcze tutaj na górze mieliśmy, ale tu już był olej chyba, nie? Tak, tam był olej z tego co pamiętam. Dobra, i teraz zrobiliśmy tutaj kółeczko, tak? Tak. Okej, no to mamy po prostu fajne takie przejście tamtą stroną. No może się przydać w razie czego? Ale spodziewałem się czegoś... lepszego? Nie wiem. No w sumie trzy bumplorty nie było aż tak ciężko zdobyć z jednej strony, no ale... No chwilę mi zajęło, prawda? Dobra. To polecę sobie do rafinerii. Znowu wrzucę sobie te Silky Sandy. Inaczej w ogóle wygląda rozgrywka, zauważcie, bo... Wcześniej było tak, że faktycznie jak były te maszyny, no to się co jakiś czas tam przychodziło, opróżniało maszyny, zabierało przedmioty, pyk, do rafinerii, siema. A teraz... No potrzeba nieco inaczej to robić. Ja sobie tutaj to pyknę, bo to prawdopodobnie i tak nie zniknie, mam nadzieję. Ewentualnie zawsze te paddle slimy mogę wyrzucić na chwilę, nie, bo one mi tutaj znikną. Nie, dobra. Wszystko jest cenne na swój sposób, wszystkiego potrzebuję. Później będę miał wszystkiego brud i pewnie nie będzie mi nic w ogóle potrzebne i tylko będę sobie latał co jakiś czas po surowce. Ale na razie jest wszystko na wagę złota, nie? Wszyściusieńko. I pomyliłem przejścia. widzowie, w ogóle śmieszna sytuacja, bo... O, tam jest w ogóle Gordo z tego co widzę chyba. Jakiś kotełkowy? Tak, chyba tak. O, to tak przypadkowo jeszcze znalazłem, fajnie. Ogólnie latam od jakiegoś czasu, bo miałem kilka rzeczy zrobić. Skoczyłem do bazy, ogarnąłem sobie tam ponda, żeby zostawić sobie ewentualnie te paddle slimy właśnie w jednym miejscu i te złote plorty i tak dalej, żeby mieć tutaj więcej ogólnie przestrzeni w ekwipunku. A teraz jak widzicie znalazłem przypadkowo totalnie Tabi Gordo, który jest na tej tutaj małej wysepce. No i spoko, zawsze to dodatkowe kurcze gordosek, prawda? Troszeczkę mu tu henów możemy rzucić zawsze, okej. W sumie nawet byśmy mieli, żeby... Czekaj, 30 starczy, żeby go totalnie tutaj wysadzić? No tak trochę nie za bardzo. I mamy kolejnego drona w ogóle. Kiedy opuściłem rancho... Kiedy opuściłem dom... Ja mam wrażenie, że w ogóle w tych dronach są, że tak powiem, zamknięte umysły jakichś istot, nie mówię, że ludzi, istot jakichś tutaj żyjących, myślących, które tutaj normalnie sobie zamieszkiwały wyspę, ten świat. A tutaj prawdopodobnie co? Ciekawe, co nam on tutaj odblokuje, ciężko powiedzieć, ale kusi mnie, dobra, wiesz co, i tak po bump plorty będę leciał, tam troszeczkę tych kurczaków jest, może mi się uda ciebie wybuchnąć? Nie! 30 to za mało. No ale warto było spróbować, co nie? Jeszcze z tego co widzę, chyba będziemy mieli Deep Brine. Nie, przepraszam, nie Deep Brine, tylko właśnie olej.
Olej mi się bardzo przyda, tam jeszcze mamy właśnie olej na dole. Dolecę, dobrze. Jeden rodzaj surowca jakimś cudem udaje mi się fajnie zbierać. Tak przy okazji poproszę. Dobra, poleciałem elegancko. Jeszcze wyżej poproszę. Dawaj, wyrzutnia, go. Jej. Okej, okay. Oj, tutaj mamy znowuż tego. Dobra. To będziemy musieli tutaj wrócić z większą ilością kurcioków. Czyli dwa gordosy żeśmy dzisiaj chyba znaleźli, tak mi się wydaje. Ale w dalszym ciągu nie zrobiłem tego, co miałem zrobić, czyli nie ogarnąłem wystarczającej ilości bumplortów pod upgrade. I ja to kurczę zrobię, nie? I ja to zrobię, bo to musi być zrobione dzisiaj. Tylko śmieszna rzecz, jak zacząłem tak latać tutaj we wtedy ogólnie po świecie, to zapomniałem totalnie, gdzie dokładnie jest to przejście do tej części świata właśnie z z boom slime'ami, bo to jest w cave'ie. To jest w cave'ie, tylko te cave'y są dość zagmatwane i można się tam nieźle pogubić. I najzwyczajniej w świecie nie wiem i nie pamiętam, gdzie jest to przejście. Serio wam mówię. Tak, myślałem, dobra, pyk, pyk, sobie tutaj poprzerzucam, wrócę, okej, dobra. Nie. Nie, momentalnie po prostu zabłądziłem, nie wiem, co jest 5. Wiem, że muszę wrócić tutaj. Tu przy okazji sobie zostawię oczywiście część tych surowców, które tak czy inaczej mi się przydadzą. Ile tego oleju mamy? 18, no to już bardzo fajnie. A czy tego Silky Sanda już mamy 10? Mamy 10, a tam chyba potrzebowałem albo 10, albo 15, teraz nie pamiętam. No w każdym razie, jesteśmy sobie tutaj. I ja muszę się wrócić chyba jeszcze bardziej. Aż do tego miejsca. I normalnie iść jakby tamtym cave'em, to co wam pokazywałem za pierwszym razem, nie? Tutaj ten taki bardziej ukryty, dosłownie, tu. I tędy jak przejdziemy, to będzie to? Powiem wam, że naprawdę nie pamiętam, serio. I wtedy jesteśmy tutaj, aha, i tu są te... Nie, czekaj, to jest jeszcze inne. To jest to miejsce, gdzie był niebieski Gordo. Tu co najwyżej Silky Sanda możemy sobie zebrać, który tak czy inaczej mi się przyda. Okej, okay, teraz tu na górze mamy wtedy przejście, ale możemy równie dobrze przejść sobie też tędy. To nie jest takie proste, ej, serio to nie jest takie proste ogarnąć dokładnie, gdzie się jest. No tak się wydaje, jak oglądałem typowe odcinki, to sobie myślę, ej, no przecież doskonale wiem, gdzie mam iść. No tu masz iść, tu masz iść, tu masz skręcić, siema. Ale tak, normalnie, to nie wiem, dawaj tego ringtaila sobie zbiorę, normalnie. Z tego co widzę, je trzeba zebrać w odpowiednim, że tak powiem, czasie. Bo inaczej się, kurczę, skurkowańce chowają normalnie. Dobra, czyli nie tutaj, czyli muszę stąd wyjść i iść innym cave'em. To było gdzieś na początku bardziej, nie? Ty, czekaj, jakbym go zaniósł do jaskini, to co? Aha! I co? I mam cię, kurde, normalnie. Dobra, metoda dość prosta, wystarczy po prostu je wrzucić do cave'a i one się zmieniają wtedy z powrotem w normalne slimy, tak? Które możemy sobie zadość do jakiegoś punktu. Gdzieś tutaj to będzie, nie? Bardziej. Czekaj. No kurde. Jest niesamowite, jak bardzo można się tu zgubić. Nie, no tutaj... Ej, co jest? No tu jestem przy samym portalu. Jak ja tam... Ja wcześniej doskonale wiedziałem, jak tam wejść, bez żadnego w ogóle problemu. Kilka razy tam byłem i teraz nie mogę tam trafić. Skoro to nie było to wejście, to musi być jakiś nas... What the? Nie robię sobie jaj, widzowie, absolutnie nie robię sobie jaj. Ewidentnie chcę tam dotrzeć, ale nie pamiętam jak. Jakie to jest normalnie. Ja się czuję tak jak, kurczę, w jedynce na bodajże Moss Blanket chyba? Najbardziej błądziłem zawsze? To tak tutaj właśnie typowo było. Nie, po prostu... To jest niesamowicie ciekawa lokacja. Dobra, tam jest główny portal, to widzę. Tam były te ruiny, tu były. Czy to może tędy było? Że tutaj? Że tu? Ej, chyba tak, bo to była nieodkryta część mapy. Jeju, ja się tym dlatego gubię.
bo ja cały czas próbuję ogarniać te miejsca, w których normalnie jakby byłem, które mam odkryte na mapie. A to nie są miejsca, które są odkryte na mapie, tylko to jest dalej. Yo, dlatego zgłupiałem chyba. Jestem prawie pewny, że to o to chodziło, nie? Czekaj, byłem tu? Nie byłem tu. Ale w ogóle, czekaj, bo ja to kojarzę z jakiegoś screena. Czy tu przypadkiem nie powinno być w tym miejscu Angler Gordo? Ty, może on w nocy tu się pojawia, ewidentnie. Może tak być, że tylko w nocy go tutaj można spotkać. No bo to dosłownie, tak, to jest dosłownie ten screen, nie? Wlecę! Dobra, jestem. Dobra, to przy okazji znaleźliśmy miejsce, gdzie jest Angler Gordo. Na pewno to jest to miejsce, 100%, nie? No to... Mogę się wręcz założyć. Dawaj, tutaj sobie surowca zbierzemy trochę jeszcze przy okazji, okej. Ale to jeszcze nie jest to miejsce, do którego miałem trafić. Dajcie mi te bumplorty, bo mnie normalnie. A! Dobra, idę jakimś cave'em. Może to tutaj było, może po prostu gdzieś z drugiej strony wejdę, ej. Okej. Jakieś takie po prostu pomieszczenie, ale nic tutaj nie ma. To będzie to, please, to będzie to? Tak, to będzie to. To jest tu. Dobra, czyli z drugiej strony gdzieś tutaj wlazłem. Nie wiem jak, nie wiem co, nie wiem gdzie. Nie mogę niestety tego diamentu zebrać, bo kurczę, nie będę miał jak plortów zebrać. Chyba, że... Czekaj, ja to. Już teraz wiem, gdzie to jest, dobra? Ej, serio, wiem, gdzie to jest. Trafię. Na pewno trafię. Przy okazji jeszcze otworzymy sobie poda, bo zauważyłem go. Proszę bardzo, pyk. Może coś fajnego za te błądzenie? Stalagmit, no to super, super przedmiot. Bardzo potrzebny, bardzo potrzebny. Tam się jeszcze błyszczy prawdopodobnie diament, ej. Czy nie? Czy co to jest? Wait. Co to się tu błyszczy? Tak jest, diamondzik. Z tak daleka go normalnie spostrzegłem, się pięknie, pięknie błyszczy, rozumiesz? Tak, i tutaj mamy tego Gordo, którego też nie oznaczyłem właśnie. Batty Gordo. Do niego będziemy mogli przyjść z naszymi... Z naszymi przedmiotami. Dobra, czekaj. Teraz ja powinienem się dostać tutaj na górę? Proszę, żebym się nie... Żeby nie było, że już się zgubiłem. Nie, serio, błagam, nie. Tylko nie to. Tylko nie to. Wszystko tylko nie to. Dobra, wyjdę tędy. Bo tutaj za pierwszym razem wbijałem. O, od dołu. Ja muszę zobaczyć, którędy dokładnie się tu wchodziło. Może sobie przypomnę. No, chyba, że to na mapie nie jest oznaczone, to wtedy sobie nie przypomnę. To jest to miejsce? Tak. I to jest z tej strony. Dobra. No mówię, przez to, że nie mam odkrytej mapy, to się gubię. I tutaj mam rafinerię Linka. Czy to jest tutaj, pod tym... Okej, dobra. Już będę wiedział. Mam nadzieję. Znaczy, pewnie jednak w następnym odcinku zapomnę, czy w jakimś tam, ale to spokojnie. Nic się nie dzieje. Dobra, wracamy. Jakby daleko nie odszedłem, wracam w to samo miejsce, tym razem bez większego problemu. Okej. I tak swoją drogą, skoro to jest tak daleko wysunięte i tutaj mamy dwa Gordo kolejne dostępne i tutaj mamy dwa... To dzisiaj cztery Gordo! Znaczy nie, przepraszam, bo już tego jednego znalazłem wcześniej, tak? Ale... Tak. To trzy Gordo? Nie, bo tego znalazłem poprzednio, a tu znalazłem miejsce... Dużo Gordo żeśmy znaleźli, o! I miejsce jedno, którym będzie Gordo. Także będzie można odblokowywać sobie normalnie na spokojnie wszystko. Jakiegoś jednego nawet odcinka, jak sobie tak wiecie, przygotuję wszystkie potrzebne przedmioty. I tak swoją drogą, ja bym sobie gdzieś tutaj ewentualnie portal zrobił. Serio. Z racji tego, że tu jest przejście do wielu dodatkowych jakichś tam rzeczy, też surowców i tak dalej. Portal do domu by się tutaj bardzo, ale to bardzo przydał, tylko kurde, co tu się dzieje, ej? Ja pitole, nie, no ała. Proszę mi tak nie robić. Mogę jakoś tu wbić sobie na górę bardziej, zbieram plorty. Tutaj, tu jest nasz, au! Batty Gordo. Czekaj, mogę się wbić jakoś tutaj, Że tu jakieś przejście będę miał jeszcze coś? Nie, tutaj idę od góry wtedy, tak? Tak! Dobra, i tutaj mamy ewentualnie jeszcze owocka, żeby zaznaczyć sobie naszego
Bat i Gordo, to od razu byśmy sobie mu to dali. To jest tutaj, tutaj. Trzymaj! Ha! Trafiłem! Dobra, elegancko mamy oznaczonego. Czyli 3 Gordo mamy oznaczone na mapie, a jeden definitywnie będzie dostępny głównie w nocy, tak mi się wydaje. I teraz jak mamy tutaj przejście tymi cave'ami, to możemy sobie zrobić portal przed tym cave'em. Wtedy będę miał dostęp ewentualnie do tego cave'a, ale portal sam do domu będę miał w takiej bardziej bezpiecznej lokalizacji, o może tak bym powiedział, nie? Bo dosłownie w tym miejscu będziemy mieli też Gordo jednego, nie? I wtedy tutaj byśmy mieli portal. Jakby sobie to zrobić? Tu normalnie mogę wbić sobie do góry, tu mogę sobie wbić do góry. Może tu bym sobie dał ten portal, a dam se go tutaj, kurde. Gdzieś go muszę w końcu dać. Dawaj, pyk. No i dobra, mamy do domu w razie czego portal. Bo tu ewidentnie powinien być, kurcze, Angler Gordo. Tylko pytanie, czy on sobie tak tutaj normalnie przyjdzie? Czy ja muszę tutaj przyjść typowo w nocy? Czy muszę go jakoś tutaj zwabić? Muszę go jakoś zwabić trzeba, ty. To też będzie ciekawa, ciekawa rzecz. Bo w sumie nie wiadomo, jak to do końca działa, nie? Może on być jakimś takim specjalnym Gordo, którego będzie trzeba jakoś specjalnie wabić na przykład, nie? Ale to jest ewidentnie miejsce pod niego. No kurde, no nie ma opcji, że nie. 100%. Dobra, to teraz skoro mamy portal i skoro mamy miejsce z boom slime'ami, to myślę, że wracamy sobie do cave'a i zbierzemy większą ilość boom plortów. Definitywnie. Wreszcie zrobię to, co miałem zrobić dawno. Czy ja tu mogę wejść? Przepraszam bardzo, normalnie. Jakoś tak tutaj wlecę sobie. No, no, no. Ach, ten jetpack. Ach, ten jetpack. Ciekawe, czy tutaj... No ewidentnie już jest jakiś taki, kurczę, wieczorek, coś tego, ale noc to raczej nie jest, więc... Nie wiem. Okaże się. Okaże się, czy moja teoria jest słuszna. Dobra, ile tych boom plortów jeszcze potrzebuję? Nie wiem, ale zbiorę ile się da, część sobie i tak jeszcze zostawię pewnie na później, żeby sobie dodatkowo ogarniać własną zagrodę z boom slime'ami. To boomy bym sobie połączył nawet z tym ringtailem, bo czemu by nie? Przecież nie, czekaj, bo jeden i drugi to jest mięsożerca. Kurczę, nie, to najlepiej by było połączyć z jakimś, kurczę, slime'em, który lubi owocki albo coś. Będzie mi łatwiej wtedy ogarnąć. W sumie nawet można by to połączyć, kurczę, z kotonkami. Czemu by nie? Jakby koton plortów jakoś tak super dużo ała nie potrzebuje, ale to jest tak jak połączenie, jak się łączyło typowo z różowymi slime'ami. Jest to najszybsze, najprostsze po prostu połączenie. Jedzenie mają swoje ulubione w przeciwieństwie do różowych slime'ów, więc można sobie dodatkowo tutaj ogarnąć. Czekaj, bo teraz tu się taka czystka zrobiła, że tu nie ma w ogóle żadnego slime'a, ty. Halo? Trochę lipa, nie? Jakby to ja się oddalę może i wrócę, nie? Bo teraz tutaj tary zrobiły porządek i normalnie slime'ów nie ma, no. Jak to tak? To ja tu po plorty przyszedłem, a wy mi takie rzeczy robicie? O, nie, ładnie. O, nie, ładnie. Halo? Tu jest jeden. W sumie, czekaj, ja bym ci tutaj dał kurczaka. Kurczak, ono tu. Ha, i on zeskoczył. To ja ci niosę jedzenia, ty zeskakujesz, trzymaj. I mielibyśmy 6. plorta. No to w sumie wtedy byśmy mieli 6 boom kotonów, przykładowo, nie? No i okej, okay. I jakby spoko. Z tego byśmy... Dobra, dobra, tak można zrobić. To więcej nie potrzebuję tak na dobrą sprawę. Czekaj, czekaj. Teraz byśmy sobie tu jeszcze wbili. Tu, żeby się wbić na górę, muszę iść chyba tędy. Tu mi się jeszcze surowce nagromadziły, proszę bardzo. Zbieram te kostki, bo coś czuję, że prędzej czy później będę ich potrzebował w jakichś większych ilościach i... Potem będę miał problem, nie? Dobra, i wbijamy sobie się teraz tutaj, wbijamy tutaj. Jeszcze możemy wziąć ze sobą, bo widziałem tutaj jeszcze odrobinę oleju, tylko to jest tam na górze. Nie, 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 nie. Wlecę! Nie wlecę. Ograniczenia jetpacka są irytujące.
Dobra, jestem. Elegancko, to jeszcze sobie... Nie, czekaj, to tu było? Nie było tu. Czekaj. Gdzieś to dopiero widziałem. Albo nie tu, albo to było tu obok. Nie, bo tu mieliśmy przejście cave'em. Dobra, nieważne. Ej, wyjdę z którejkolwiek strony. Mam to, co chciałem. Bo nigdy do domu nie wrócę. A w ogóle swoje... Alleluja i do przodu. Normalnie ty bym spadł do wody. O, jetpack. Jetpack. Masz szczęście, że trochę staminy miałem, no. Zobaczyłbym przy okazji, czy tutaj... Jest w końcu ten... Angler Gordo, czy nie? He? No tak trochę nie za bardzo. Dobra, wydaje mi się, że to musi mieć jakieś połączenie z czymś. Być może w jakiś sposób go tu mogę zwabić albo coś, albo po prostu jeszcze go typowo, nie wiem, nie ma w grze do danego? Też trzeba patrzeć, no ale... No ewidentnie to jest miejsce ze screena, no kurczę, no. Ewidentnie, dobra. Myślę, że możemy sobie bezpośrednio wrócić do dobra. Wracamy do bazy, normalnie, proszę bardzo, teleporcik. Aha, i jesteśmy w bazie. A, tutaj mamy teleport. Okej. Czy on jest tak na dole. No i dobra, jesteśmy wreszcie w bazie, let's go, dzień dobry. Teraz będzie się trzeba zająć podstawowymi rzeczami, ale myślę, tak jak wam mówiłem, że połączymy sobie właśnie zwyczajnie, klasycznie można by powiedzieć. Proszę bardzo, jedzonka, so much jedzonka, tak jest, wow. Ewentualnie z tymi Batty slime'ami można było, bo te Batty te są dosyć... były cenne, teraz już nie są. Więc trochę lipa, a prawdopodobnie w tej części świata będziemy mieli te motylkowe, 100%, nie? 100%, dobra, jak tutaj wygląda sytuacja z tymi? Tu mamy jeszcze Anglera na pewno, to będzie trzeba sobie też połączyć. Możemy sobie nasz tutaj storage troszeczkę powiększyć. A tutaj na razie tymczasowo sobie schowamy to. Radiant Ore do naszego, kurczę, tutaj Refinery, kurczę, dobra. I zobaczmy sobie, czy możemy jakiegoś upgrade'a sobie ogarnąć. Tutaj będziemy potrzebować Honey Plo... A właśnie, jeszcze Honey Slime'y będą. Ej! Dobra, to jest spoko. Tutaj już akurat mamy. I mamy 10 plortów! Let's go! Dasz bucy, tak jest! Dobra, tutaj będziemy potrzebować nieco więcej rzeczy, żeby sobie jetpack ogarnąć. Tutaj na razie już nic nie mamy. I rok plortów jeszcze będziemy potrzebować. To też sobie ogarnę. A to na spokojnie myślę, nie? Dobra. Wydaje mi się, że teraz po tym odcinku postaram się jakkolwiek ogarnąć sobie kilka tutaj zagród, żeby jakoś sobie połączyć te slimy i ewentualnie wam wszystko pokażę w następnym odcinku. Ale oczywiście spokojnie, explore wszystko zostawiamy na odcinki. Myślę, że w następnym odcinku polecimy sobie właśnie tutaj, żeby zdobyć kolejne nowe slimy. Ewentualnie jakieś gordoski może sobie pykniemy. Zobaczymy. W każdym razie dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale. Co się dzieje z tą... Proszę się uspokoić z tą siatką. Ej, nie wyskoczycie stąd. Nie da się. Zaraz wam dam jeść. Spokojnie. Widzimy się w kolejnych odcinkach na moim kanale. Do następnego. Trzymajcie się i pa, pa.